Siemandero! Dzisiaj cofniemy się w czasie do naszych obozów Freestyle Football w pięknym i słonecznym Czaplinku i pokażemy Wam 6 prostych połączeń ze slapem. Będą to połączenia, które z pewnością przydadzą się zarówno osobom początkującym, jak i tym bardziej zaawansowanym. Jeśli jeszcze nie umiesz robić slapa, to uzupełnij zaległości i obejrzyj nasz poradnik do tego triku. Link masz w opisie, a teraz ruszamy z kopyta i zajmiemy się pierwszym trikiem po slapie. Będzie to hop out na drugą nogę. Czyli jeśli wykonujesz slapa prawą nogą, to kółko robisz lewą nogą. Musisz pamiętać, by wykonać rotację w kolanie, nie w biodrze. Dzięki ruchu w kolanie zrobisz szybkie i pewne kółko wokół piłki. Jak widzisz na nagraniach, jest to trik szybki i dynamiczny. Zatem slapa nie musisz wyrzucać bardzo wysoko. Ważne jest szybkie podniesienie nogi do kółka po slapie. Następną rzeczą będzie ATW w NT, czyli tym razem, jeśli wyrzucasz slapa prawą nogą, to kółko wybijasz również prawą nogą. Po wyrzuceniu slapa nie kładź nogi na ziemię, tylko od razu nią wykonuj kółko. Jeśli to dobrze zrobisz, w jednym płynnym ruchu wyjdzie Ci niesamowicie stylowe zagranie. Jeśli umiesz clippera, to bardzo fajnie wygląda takie oto połączenie, czyli slap clipper. Dla mnie osobiście dużo łatwiej jest zrobić clippera po slapie. Pewnie to wynika z tego, że rotacja piłki pozwala mi złapać piłkę na stopę. Jeśli chcesz kilka rad do clippera, to szerzej opowiedziałem o nim w odcinku o trikach z Volty. Link znajdziecie w opisie. A tutaj slap clipper w wykonaniu naszego obozowego wychowanka Antka Wolskiego. Pięknie sobie radzi. Ja osobiście wykonuję clippera lewą nogą, bo prawa noga mi na to nie pozwala, mam słabą mobilność w stawie skokowym. Slapa robię prawą nogą, więc wykonuję to w taki sposób. Możesz clippera zrobić na prawą lub lewą nogę. W zależności od nogi cały przebieg połączenia wygląda zupełnie inaczej. Świetnie wygląda to zagranie na ilość, czyli slap, clipper i tak dalej. Dobra, chyba teraz czas na coś trudniejszego, czyż nie? No to zapodamy Wam taką oto kombinację. By ją opanować, musisz najpierw perfekcyjnie wykonać pierwsze połączenie z tego odcinka, czyli to machnięcie drugą nogą. Dzięki temu nabierzecie odpowiedniej szybkości przy wykonywaniu wymachu. W tym przypadku slapa wyrzucasz nieco wyżej, potem robisz wymach i ponownie łapiesz piłkę na slapa. To wymaga więcej treningów, dobrego wyczucia w machnięciu lewą nogą, no i po prostu musisz trenować. Kolejna rzecz to dwa slapy, ale pomiędzy nimi robicie koszyczek ułożony z rąk. Uważajcie, bo przez ogrom tych trików mogą Wam się trochę pochrzanić ruchy. Tak, tak, jak w przypadku Maćka. A Jezus Maria! By sprawnie działało to zagranie, przepuszczaj piłkę do koszyczka z góry do dołu. Niektórzy próbują robić wymach rękoma, przepuszczając piłkę od dołu, co nie jest błędne, ale łatwiej jest zahaczyć piłkę rękoma i stracić nad nią kontrolę. Więc najpierw spróbuj wykonać w ten sposób, potem w drugi. Kolejna rzecz to slap oraz reverse switch cross, co ja nazywam stylowym air crossem. No bo po prostu jest bardzo stylowy. To jest świetne połączenie, jeśli chcesz dynamicznie przejść z bloków do komba aerowego lub po prostu zakończyć jakąś sekwencję trików. Po wyrzuceniu piłki ze slapa musisz stać dalej na tej nodze, która była podporowa przy slapie. Czyli jeśli wyrzucasz slapa prawą nogą, a lewą nogą stoisz na ziemi, to ta noga musi dalej stać na ziemi. Potem z tejże nogi wykonujesz wyskok, a crossa wybijasz prawą nogą. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Na początku jest to bardzo trudne do ogarnięcia, ale jest to do wytrenowania. Jeśli chcesz zobaczyć szerszy poradnik do reverse switch crossa, to sprawdź link w opisie filmu. Zobaczcie, jak to połączenie wykonuje nasz obozowy wychowanek Filip Duzik. I jeszcze rada dla panów, uważajcie na... No właśnie. To moja nie pierwsza i zapewne nie ostatnia taka sytuacja. No i ostatnie zagranie, osobiście moja zmora, Slap Eclipse. Zobaczcie, jak to wygląda bardzo ładnie w wykonaniu Maćka. Jest to najtrudniejsze połączenie z tego odcinka. Zobaczcie również, jak je wykonuje nasz obozowicz Stasiu. By zrobić to połączenie, musisz po wykonaniu slapa jak najszybciej zebrać się do eklipsa. Wystawiasz prawą nogę, łapiesz piłkę po wewnętrznej stronie stopy, wyskakujesz z lewej nogi, która musi przeskoczyć nad tą prawą nogą. Piłka, która sunie po prawej nodze, powinna zgrabnie wylecieć do góry. No i zobaczcie, jak to wygląda w moim wykonaniu. Wiem, że dosyć pokracznie, eklips to nie jest moja mocna strona, ale jeszcze go wytrenuję. Po prostu będę trenować.
No i to by było na tyle. Były to dosyć podstawowe i niektóre szeroko znane połączenia ze slapem, ale chciałem, żeby też takie się pojawiły w tym odcinku. Mam w zanadrzu wiele innych sposobów i pomysłów na łączenie trików ze slapem, którymi mogę się z wami podzielić w innych odcinkach, więc dajcie znać, czy takowe sposoby chcecie zobaczyć. Jeśli masz więcej pytań, chcesz pokazać, jak ty grasz, zapytać o rady, to wpadaj śmiało na naszą grupę facebookową. Tam jestem często aktywny, odpisuję na posty i komentarze. Link masz w opisie lub na ekranie. Teraz się pojawia. Jeśli chcesz mieć niesamowitą moc na treningach w postaci naszych koszulek, to wpadajcie na naszą stronę z koszulkami, link jest w opisie filmu. I niech skillsy będą z wami. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył was Brzezik wraz z Leją. Trzymajcie się i eldo!